Witamy ze studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Andrzej Zieliński. Roch Siciński. I Piotr Metz. Szanowni Państwo, jesteśmy dumni i zaszczyceni, a nawet trochę radośnie zdziwieni, że możemy przywitać Państwa już po raz setny na koncercie z cyklu Jazz.pl. Cyklu, który już dwukrotnie doczekał się uznania całego środowiska w plebiscycie Jazz Forum, a także własnej serii płytowej. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie niż powrót studia jazzowego Polskiego Radia. Nie ukrywamy, to spełnienie marzeń. W końcu studio jazzowe to zespół, który był, który jest w nagraniach, formacją wymykającą się wszelkim możliwym klasyfikacją i to nie tylko gatunkowym. Przez blisko dekadę studio jazzowe tworzyli wszyscy, absolutnie wszyscy najważniejsi jazzmeni z Polski. Zbigniew Zajfert, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Czesław Mały-Bartkowski, Kazimierz Jąkisz i wielu, wielu innych moglibyśmy wymieniać w nieskończoność, ale całością dyrygował Jan Ptaszyn-Wróblewski, spiritus movens studia jazzowego Polskiego Radia. Z tego miejsca chcieliśmy go bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. Kłaniamy się także wszystkim obecnym na widowni muzykom, którzy współtworzyli studio jazzowe blisko pół wieku temu. To szmat czasu, ale doczekaliśmy się. Na nasze zaproszenie Nikola Kołodziejczyk podjął się tego ekscytującego, ale niewątpliwie odpowiedzialnego zadania, by sformować studio jazzowe na nowo. Pomostem między przeszłością a dzisiejszym koncertem będą rękopisy wydobyte z archiwum Polskiego Radia. To właśnie na oryginalnych partyturach pracował ten rewelacyjny zespół. Czas zaprosić dyrygenta na scenę. Nikola Kołodziejczyk. Szanowni Państwo, przed nami setny koncert cyklu Jazz.pl. Przed nami studio jazzowe Polskiego Radia.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oskar Torok na trąbce. Tomasz Pruchnicki, saksofon tenorowy. Zagraliśmy dla Państwa jako pierwszą kompozycję. Kompozycję o tytule Wyłącznie przypadkowo, co gdyby nie dyrektor Małaszko oraz ekipa Polskiego Radia prawdopodobnie oznaczałoby, dlaczego się tutaj znaleźliśmy. Ale... Drodzy Państwo, jest to utwór Tomasza Stańki, natomiast następnym utworem będzie utwór już człowieka, który prowadził studio jazzowe Polskiego Radia przez bardzo, bardzo długi czas, czyli oczywiście Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będzie to utwór Halogenek, a będzie grać z nami Michał Łuka. Thank you.
Michał Łuka. I kontynuujemy utwory założyciela, kierownika wieloletniego studia jazzowego. Będzie teraz utwór o nazwie Koncert Podwawelski na Ptaka z orkiestrą. Solo saksofon tenor z Towarzyszeniem Orkiestry, który był wykonywany przez wielu wybitnych solistów. A dzisiaj mam wielką przyjemność z tej sceny zaprosić jednego z najwybitniejszych polskich saksofonistów, który właśnie grał z tą oryginalną orkiestrą Polskiego Radia Jazzową. Czyli chciałbym zaprosić na scenę Henryka Miśkiewicza. Henryk Miśkiewicz. Zagramy w takim zespole, w takim składzie jeszcze jeden utwór. Drugim utworem będzie utwór Speed Limit Zbigniewa Namysłowskiego. Thank you.
Na puzonie Jacek Namysłowski. Henryk Miśkiewicz, proszę Państwa. Studio jazzowe to nie tylko big band, to również instrumenty nie do końca kojarzone z big bandem. W tym utworze, który nazywa się Aquarium 2, autorstwa Tomasza Stańki, zagra Kacper Malisz, również na skrzypcach, oraz będziemy mieć również możliwość zaprezentowania preparacji elektronicznej na żywo. Do mikrofonu. Do mikrofonu zbliża się. Zbliża się do mikrofonu. Paweł Niewiadomski na puzonie. Oraz Maciej Obara. Maciej Obara, Paweł Niewiadomski. W
wprawne oko naszej zacnej publiczności, licznie zgromadzonej w studio koncertowym, mogło też również dostrzec waltornię graną przez Mateusza Felińskiego. Także klarnet basowy, oczywiście. Szymon Łukowski na klarnecie basowym. Zagramy teraz utwór Collection. Utwór Collection jest utworem Andrzeja Trzaskowskiego, który również udzielał się jako kompozytor w studiu jazzowym Polskiego Radia w latach 70. Utwór Collection. Tomasz Dąbrowski, trąbka.
Tomasz Dąbrowski. Aga Derlak na fortepianie. Jak Państwo widzą, dołączył do nas Kacper Malisz na skrzypcach. Zagramy utwór Nieprzespana noc, Sleepless Night Zbigniewa Namysłowskiego. Przed mikrofonem na tenorze Robert Wypasek.
Robert Wypasek, Aga Derlak. Na perkusji Grzegorz Berdzik. Maciej Szczyciński na kontrabasie. Domyślają się Państwo, mamy skrzypce na scenie. Zbigniew Zajfert. Kędzierzawy. Jak Państwo widzą, tym razem Robert Wypasek na sopranie. I dołączy do nas, tak, tak, oczywiście. Piotr Damasiewicz na trąbce. Kasper Malisz, Kasper Malisz, Kasper Malisz, Piotr Damasiewicz, Robert Wypasek.
Teraz zagramy dla Państwa utwór Epitaphy for KK, czyli Epitafium dla Krzysztofa, autorstwa Andrzeja Trzaskowskiego. Thank you.
Aga Derlak. Był z nami również Oskar Terek na trąbce. Teraz zagramy utwór Tomasza Stańko, drewniana muzyka numer 50, w którym wystąpi Kacper Malisz. Tomasz Pruchnicki na flecie solo. Będzie można również zaobserwować i usłyszeć solówkę kontrabasu smyczkiem. Maciej Szczyciński.
Kacper Malisz, skrzypce. Tomasz Pruchnicki, sopran, flet. Oskar Terek, trąbka. Drodzy Państwo, jak Państwo zauważyli, skupiamy się na utworach niewydanych. Te utwory, które można było usłyszeć 50 lat temu, jeśli słuchało się radio akurat w momencie koncertu i dzisiaj, po 50 latach. Natomiast utwór, który zagramy w tym momencie, jest wydany na płycie. Jest to wariacja na temat Chmiela Andrzeja Trzaskowskiego i, drodzy Państwo, miłej zabawy. Thank you.
Tomasz Pruchnicki, Aga Derlak, dziękujemy bardzo. Maciej Szczyciński zagrał na kontrabasie. Oskar Terek zagrał na trąbce, tam stamtąd z daleka. Zagramy teraz szkic 3 Tomasza Stańko.
Piotr Damasiewicz. Maciej Obara. Robert Wypasek. Miłosz Berdzik na perkusji. Na gitarze Andrzej Kowalski nam teraz pomoże. Natomiast, drodzy Państwo, chciałbym w tym momencie, bo to będzie nasz w zasadzie ostatni utwór, chciałbym podziękować przede wszystkim dyrektor drugiego programu Polskiego Radia, pani Małgorzacie Małaszko, gdyż to jest tak. Nie tylko za te 100 koncertów, ale również za determinację, żeby ta reaktywacja dzisiejsza stała się faktem. To jest naprawdę bardzo trudne, bardzo duże przedsięwzięcie. Dziękuję, że Państwo są z nami, ale to, że możemy tutaj być, to jest właśnie zasługa pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Pani kierownik produkcji Bożena Mieczkowska tutaj z nami. Tak. Pomagała nam bardzo. Roch Siciński i Andrzej Zieliński to są osoby, których Państwo już tutaj widzieli na scenie w roli konferencjerów, ale ta rola jest większa. To są osoby, które po prostu czuwają nad tym cyklem. Andrzej Zieliński mówił mi dzisiaj, że to właśnie wydaje się, że ciężko tutaj określić pięknymi słowami, jak można by to powiedzieć. Natomiast tak, to jest, mówiłem tutaj kolegom, że to jest jak po meczu, jak są piłkarze i już nie ma cukru. To ja właśnie teraz też tak się czuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że strzeliliśmy więcej bramek niż nuty nam. W każdym razie, tak. Chciałbym podziękować Wojciechowi Ciarce i Piotrkowi Buczkowi z Nutoteki, gdyż oni wydobywali te partytury, które Państwo czytają. Nagrywają i nagłaśniają nas Leszek Kamiński i Michał Bereza są w studiu w reżyserce. Brawo. A tu z Państwem na tak zwanym front of house, czyli foch, Jacek Gładkowski. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, był z nami Henryk Myśkiewicz. Muzyków pozwolę sobie przedstawić po utworze, który nastąpi, a nastąpi utwór Urażony konsument, który jest tworem Włodzimierza Nachornego z aranżacją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Mam nadzieję, że nie w takiej konfiguracji się z Państwem będziemy widzieć po koncercie. Natomiast przed nami tutaj Szymon Łukowski na alcie. Thank you.
Na żywo i w stereo. Studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Na saksofonach grali Maciej Obara, Tomasz Pruchnicki, Robert Wypasek, Michał Łuka, Sebastian Stanny, Szymon Łukowski i gościnnie Henryk Miśkiewicz. Bartłomiej Kacperski, Oskar Torok, Tomasz Dąbrowski, Piotr Damasiewicz. Mateusz Feliński, Paweł Niedomski, Jacek Namysłowski, Szymon Małorucki, Piotr Wróbel. Na gitarze Andrzej Kowalski, Maciej Szczyciński na kontrabasie, na perkusji Miłosz Berdzik, a na skrzypcach Kacper Malisz. Aga Derlak. Na fortepianie. Studio jazzowe Polskiego Radia. Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że szczególnie w setnym koncercie cyklu jazz.pl brak bisu byłby ogromnym niedopatrzeniem. Nikola Kołodziejczyk. Tomasz Stańko, Szkic. Thank you.
Bardzo Państwu dziękujemy. Tomasz Dąbrowski na trąbce. Robert Wypasek, saksofon. Andrzej Kowalski. Nikola Kołodziejczyk, studio jazzowe Polskiego Radia. Drodzy Państwo, od chwili, w której ogłosiliśmy program wykonawców setnego koncertu cyklu Jazz.pl, powraca do nas jedno pytanie i to ze wszystkich stron właściwie. Od Państwa, od słuchaczy, słuchaczek, od kolegów z redakcji, a także muzycy wczoraj na próbie pytali, czy ten powrót studia jazzowego Polskiego Radia to wydarzenie jednorazowe, czy wraca orkiestra radiowa? Trzeba odpowiedzieć brawami, można. Odpowiedź brzmi stanowcze i zdecydowane, czas pokaże. Proszę Państwa, za nami 100 koncertów. Dziękujemy Państwu za to wszystko, a przede wszystkim za te 100 koncertów. Chcieliśmy podziękować dyrektor, redaktor naczelnej programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzacie Małaszko za wymyślenie tego cyklu, za koordynację. Napisałem sobie za siłę przebicia i opór godny odznaczeń państwowych. Dziękujemy realizatorom dźwięku, niezastąpionemu Leszkowi Kamińskiemu oraz Michałowi Berezie, który stoi zawsze po jego prawicy. Wielkie brawa. Za ten i 99 wcześniejszych koncertów dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za światło, za technikę, za obraz, promocję, produkcję, za finanse. Dziękujemy. I oczywiście, co dla nas bardzo ważne, dziękujemy Państwu za te 100 koncertów, naszym słuchaczom i naszym widzom i zapraszamy na co najmniej kolejne 100 koncertów. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wspaniały wieczór. Piotr Metz, Roch Siciński i Andrzej Zieliński. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy.